płynącej z mediów i wpatrzyć się w siebie, w nas, w polską wspólnotę. I byłem przekonany, podejmując działania nad organizacją tego marszu, że to się uda i że Polacy właśnie są tacy, jak ja ich sobie wyobrażam. Że są dobrzy, tolerancyjni, otwarci na siebie i dobrzy dla siebie w momencie, gdy nikt ich na siebie nie naszczuwa. My jesteśmy dobrym narodem, bardzo tolerancyjnym narodem, znoszącym bardzo długo pewne bezczelności, ale jednocześnie jesteśmy narodem dosyć stanowczym, jeżeli chodzi o wyznawane wartości. Dzieje się to tak, że trudno jest bez krzyża wyobrazić sobie polskość dziś, po 1000 lat naszych różnych historycznych doświadczeń. I tak narodził się ten marsz. Ja mówię w liczbie mnogiej nie dlatego, żebym oszalał i nadawał sobie jakiś pluralizm majestaticus, tylko sam bym tego nie zrobił po prostu. Zrobiłem to z gronem przyjaciół, którzy nie patrzyli na swoje pożytki, tylko chcieli to zrobić. Uznali, że to jest ważne. Do tego grona dołączyło się bardzo wielu ludzi. O, jest kawa. To już jest bardzo dobrze. Jak jest kawa, to jest bardzo dobrze. I chciałem Państwu pokazać taką migawkę z tego, jak było. Kilkoro z Państwa było, zresztą rozpoznałem twarze. Byli Państwo na marszu, czyli z Bostonu pojechaliście do Oświęcimia za swoje pieniądze. Strasznie Wam dziękuję i kłaniam się serdecznie. I mam już zapewnienia, że znowu przyjedziecie. No to super. No to jesteście wspaniali. A ci z Państwa, którzy wybierają się i chcą, zapraszam serdecznie. Będzie naprawdę ciekawie. Marsz w tym roku, drugi już, on będzie się odbywał co roku, dopóki będzie siła i możliwości działania. Rozpocznie się 13 sierpnia. 13-14 sierpnia będziemy w Oświęcimiu, będziemy razem, będziemy przeżywać różne rzeczy. Postaram się, żebyście się nie nudzili, a wręcz przeciwnie, żebyście mieli do wyboru bardzo wiele różnych wariantów bycia razem. 15 rano znowu pójdziemy z flagami do Auschwitz. Tym razem wywalczę, mam nadzieję, że to mi się uda, wywalczę, żebyśmy byli traktowani tak, jak są traktowane grupy żydowskie. Dokładnie na tej zasadzie. Mamy sfilmowane ich wejścia, mamy sfilmowane, jak są traktowani i będziemy żądać od dyrekcji muzeum, żeby tak nas traktowano. Bo to krok po kroku. Jak już się wsadzi stopę w drzwi, to trzeba teraz ją przesunąć i iść dalej. Trzeba odwojować to miejsce, żeby nie gnębił mnie ten napis, jaki widziałem w tym roku na jednej z kamienic w Oświęcimiu, że napis za polskie pieniądze sporządzony w ramach jakiegoś programu zwalczania antysemityzmu. Napis brzmiał: ostatecznie nie będziemy pamiętać wrzasku naszych oprawców, tylko milczenie naszych sąsiadów. Niby nic. A jakie zatrute zdanie. A jakie zło czai się w tym zdaniu. Jakie kłamstwo i nieprawda. I co więcej, trzeba będzie podjąć akcję, żeby zmienić jedną z głównych ulic w Oświęcimiu. Bo to jest ulica Ofiar Oświęcimia. Przepraszam, jakich ofiar Oświęcimia? Ofiar Auschwitz. Celowo należy cały czas podkreślać, że obóz był Auschwitz. Oświęcim jest polskim miastem, ale obóz był niemieckim obozem zagłady Auschwitz. I niech to się nie zmienia. I niech ta ulica Ofiar Oświęcimia zniknie z Oświęcimia wreszcie. Już dzwoniłem do prezydenta miasta Oświęcimia. On oczywiście potraktował mnie bardzo z góry, bo jest z Platformy Obywatelskiej, ale usłyszał to, że Polska nie może tolerować takiego kłamstwa wewnątrz samej siebie. Nie było żadnych ofiar Oświęcimia. Były ofiary Auschwitz. Tak krok po kroku będziemy prostować tą narrację. Dzięki temu, że zorganizowaliśmy marsz, już w tym roku jest druga inicjatywa, bardzo dobra. Upamiętnienie 14 czerwca, czyli daty pierwszego transportu do Auschwitz, który składał się wyłącznie z Polaków. Już jest komitet organizacyjny, już to robią. Ja to bardzo popieram, bardzo dobrze.
Niech jak najwięcej polskich imprez będzie w Auschwitz. Bo skoro neomarksiści wybrali sobie Auschwitz jako kamień węgielny, punkt podparcia dla poruszenia świata, mówiąc, że po Auschwitz nic już nie będzie takie samo i nic nie może być takie samo, że doświadczenie Auschwitz jest tak granicznym doświadczeniem, że spowodowało fiasko rodziny, fiasko tradycji, fiasko całej stratyfikacji społecznej, która istniała do Auschwitz. Że w Auschwitz człowiek pokazał tak złą twarz, że po Auschwitz wszystko musi być inne. Nie ma być już rodziny, nie ma być tradycji, nie ma być niczego. Ma być tak, jak oni chcą. Bo oni wiedzą, jak ma wyglądać społeczeństwo posttotalitarne. Tak jakby ich ideologia była ideologią absolutnej wolności. Ja mówię o neomarksistach jako o swoich wrogach, osobistych nieomal, ponieważ oni zagrażają wolności osobistej każdego człowieka. Tak w konsekwencji, naprawdę. Ale skoro to Auschwitz ma być programowo najważniejszym punktem opowieści o II wojnie światowej, to my musimy tam być. To my musimy pokazywać w modlitwie, w pokojowej obecności, w przyjaźni Polaków z Polakami. Musimy pokazywać, że prawda o tym miejscu jest bardzo złożona. Że prawda o tym miejscu to prawda o cierpieniu wielu narodów i wielu pokoleń i wielu ludzi. To niby proste rzeczy dla nas, ale wyobraźcie sobie Państwo, że nasze dzieci i wnuki będą miały już amputowaną tą wiedzę o II wojnie światowej. Będą uczyć się tylko Holokaustu. Będą uczyć się tylko historii Holokaustu i rozumienia Holokaustu. Ja już pomijam fakt, że termin Holokaust jest terminem zmanipulowanym. Bo nawet w narracji tradycyjnych Żydów męczeństwo tego narodu było nazywane Shoah. Holokaust, ofiara całopalna, to jest termin ideologiczny wprowadzony dopiero na potrzeby państwa Izrael tak naprawdę. To, że ktoś kiedyś potem napisał książkę Biznes Holokaust, czy Holokaust Industry, no to widocznie wiedział, co pisze, tak? Ja już nie chcę jakby wkraczać w te rejony, bo one zawsze są, budzą kontrowersje, ale mamy prawo mówić o doświadczeniach historycznych, mamy prawo być razem i nikt nas za to nie powinien karać i nie będzie karał w Polsce, bo Muzeum Auschwitz jest w Polsce i nigdy z Polski nie wyparuje. Jeżeli zjawia się jakiś pan, który nazywa się Johnny Daniels i mówi, że Auschwitz ma być eksterytorialne, to na miejscu premiera, czy ministra spraw zagranicznych, czy ministra spraw wewnętrznych, natychmiast wypowiedziałbym temu panu prawo pobytu w Polsce i wysłał go gdziekolwiek, ale żeby opuścił granice Polski, jako osoba niepożądana w Polsce. Moim zdaniem zresztą Daniels jest niepożądaną osobą w Polsce, to jest wichrzyciel, człowiek, który wzbudza złe emocje. I dlatego trzeba będzie się nim bliżej zająć. Ale to zupełnie inna kwestia, inne zadanie. Auschwitz nie jest eksterytorialny. Auschwitz leży na polskiej ziemi. Tam wsiąkała polska krew. I jesteśmy winni naszym dziadom, naszym rodzicom walkę o pamięć, którą przegrywamy. Przegrywamy, ponieważ nas nie ma w tej ogólnoświatowej narracji tworzącej nową politykę historyczną. A nowa polityka historyczna tworzy się na potrzeby interesu i na potrzeby kilku mocarstw, które są w tym zainteresowane. Tu akurat Niemcy, Rosja i Izrael mówią jednym głosem. Mówią Niemcy, byli pierwszą ofiarą okupacji nazistowskiej. Jeszcze kilka lat temu nie pomyślałbym, że można tak perfidnie stworzyć kłamstwo.
Jakiej okupacji nazistowskiej? To te tysiące ludzi hajlujących na ulicach, wpadających w szał, ekstazę w czasie przemówień Adolfa Hitlera, tego nie było? To jest nieprawda? Ten Wiedeń hajlujący na cześć wjeżdżającego tam Führera, to jest nieprawda? Tworzy się nową narrację historyczną. Ona jest komplementarna ze strony Tel Awiwu, Moskwy i Berlina, ponieważ wszystkie te kraje mają interes w tym, żeby kłamać na temat II wojny światowej. To kłamstwo się rozszerza. Byłem niedawno w Kopenhadze i tam zbudowano pomnik bohaterskich marynarzy duńskich, którzy ratowali Żydów z Holokaustu. Coś niebywałego. Wiecie Państwo, ilu marynarzy duńskich zginęło w czasie II wojny światowej? Jeden. Przez pomyłkę zastrzelony przez Wachmana. Owszem, Duńczycy przemycali Żydów, tych, których nie wyłapały oddziały SS składające się z Duńczyków. Przemycali ich do Szwecji, gdzie też naziści triumfowali. Za pieniądze, 700-800 dolarów kosztowało taka krótka podróż, bo z Danii do Szwecji nie jest daleko. Za pieniądze przemycali, a teraz stawiają pomnik, jak bohatersko walczyli z nazizmem, jak bronili przed Holokaustem. Słyszymy, jak Francuzi ratowali Żydów. No tak ich ratowali, że 80 tysięcy zgromadzili na welodromie przy użyciu tylko policji rządu Vichy i wysłali ich do obozów koncentracyjnych. Ale dziś nie ma welodromu już w Paryżu. Został zburzony. Jest mała tabliczka, którą odnalazłem dzięki pani Irenie Cybuli, która była moim przewodnikiem po Paryżu. Bardzo szczególnym zresztą, bo odwiedzałem kawiarnie, w których siedział Sartre, w których się lęgły różne pomysły, które teraz gnębią świat, ale też pokazała mi miejsce po welodromie. Mała tabliczka z napisem, tu to miejsce jest szczególne, bo uświęcone ofiarą Żydów, którzy stąd zostali wywiezieni. Nie jest napisane przez kogo, gdzie, jaki był udział Francuzów w tym. Ilu Holendrów, ilu Belgów służyło w oddziałach SS mordujących Żydów. Dziś nie ma po tym śladu. Dziś pisze się i robi filmy o bohaterskich partyzantach holenderskich. Widziałem takie filmy, całkiem dobrze zrobione. A gdzie są nasze filmy? A gdzie jest nasz przekaz idący na świat, Polski, która miała największe państwo podziemne, gdzie za przechowywanie Żydów groziła śmierć, gdzie najwięcej było ofiar mordowanych za przechowywanie braci Żydów. Gdzie to wszystko jest? 5 lat rządów PiS-u i gdzie to wszystko jest? To jest najważniejsza rzecz. Możemy nie jeść, możemy się nie rozwijać gospodarczo, ale o prawdę musimy walczyć, bo inaczej spadnie na nas bardzo ciężki czas, kiedy za nie swoje winy będziemy płacić i odpowiadać. I nigdy nie jest za mało głosów, które o tym mówią. Nie dajcie sobie Państwo wmówić, że podnoszenie polskiego interesu, mówienie o prawdzie dotyczącej II wojny światowej, to jest antysemityzm. Przecież to jest kuku na muniu, to jest nienormalne, żeby w ogóle w takich kategoriach myśleć i operować. Mamy prawo chodzić dumni. To prawo dali nam nasi dziadowie i ojcowie swoją walką i bohaterstwem. Mamy prawo być dumni, że od pierwszego dnia II wojny światowej stanęliśmy do walki i walczyliśmy aż do 1963 roku. Wtedy właściwie zakończyła się militarnie II wojna światowa dla Polaków, bo było powstanie antykomunistyczne. Bo dziś czcimy żołnierzy wyklętych, jakby oni byli z kosmosu. Mamy prawo być dumni. Walczcie Państwo tu, jesteście ważni o prawdę. Walczcie w szkołach, walczcie w urzędach, walczcie w mediach z każdym kłamstwem na temat Polish death camps. Bo nawet Trumpowi się to zdarzyło w książce z lat 80., że coś takiego napisał.
To wszystko jest ważne. Ja już się już trochę rozgadałem, więc teraz pora, żebyście zobaczyli, jak było w Auschwitz. Było całkiem ciekawie i wszyscy, którzy wyjeżdżali z Auschwitz, byli zadowoleni. Dodam, że w Auschwitz, w Oświęcimiu wtedy były ekipy CNN-u i kilku światowych telewizji, BBC. Były ekipy, siedziały w hotelach i czekały, żeby coś się stało. Żebyśmy spalili kukłę Żyda, żebyśmy wrzeszczeli jakieś głupoty. Nic takiego nie zrobiliśmy, a więc wyjechali zawiedzeni. Nawet był wiceszef Światowego Kongresu Żydów, który też na to czekał. A tu się nic nie zdarzyło. Okazało się, że Polacy są mądrzejsi niż ich przewidywania i zasadzki. I w tym roku też będziemy mądrzejsi. Dlatego, że wspólnie tworzymy tą mądrość w modlitwie, w byciu ze sobą. Zobaczcie Państwo, jak było w Oświęcimiu w zeszłym roku. Nawali ten sprzęt, czy nie? Nie nawali. Bo to zwykle tak jest, że jak się napięcie buduje, a potem za długo gadałem i się wszystko zagrzało. Ale się zaraz ruszy, zaraz. W tym roku już obiecał uczestnictwo w mszy świętej 14 w rocznicę śmierci Maksymiliana Kolbe arcybiskup Marek Jędraszewski. Już byłem u niego, już podaliśmy sobie ręce i widzę, że to jest człowiek, na którego można liczyć. Zresztą bardzo odważny kapłan, który jest najbardziej atakowanym dziś biskupem w Polsce, a więc mówiąc krótko, najwięcej prawdy mówi. Bo za tą prawdę się płaci. Bo kiedy się odlewa wielkie dzwony, to ważne, by do kadzi nie wpadł nawet włos. Wtedy głos czysty, niezmącony przywołać może nową prawy los. Bo kiedy się odlewa wielkie dzwony, wielkie dzwony, to ważne, gdy do kadzi nie wpadł nawet włos. Mam nawet włos. Wtedy głos czysty, niezmącony, niezmącony przywołać może do poprawy los. Tak, w skrócie zawarliśmy wspomnienie, ale oczywiście to wspomnienie jest dużo większe. Dla mnie najpiękniejszym momentem, i ciągle to powtarzam wszędzie, był moment, kiedy w czasie mszy świętej na tym długim korytarzu pomiędzy barakami stanęli uczestnicy marszu w koszulkach biało-czerwonych z podobizną Maksymiliana Kolbe. Stanęli po dwóch stronach, a środkiem w błocie, bo deszcz właśnie skończył padać, szli księża z Najświętszym Sakramentem i udzielali Najświętszego Sakramentu uczestnikom. Tam, gdzie w czasie wojny szli segregujący ludzi SS-mani, wybierający ludzi na śmierć. W tym samym miejscu teraz szli kapłani z Najświętszym Sakramentem. I to było tak symboliczne i ważne, że ciągle to pamiętam. Jak byłem u arcybiskupa Jędraszewskiego, zanosząc mu plakat marszu oprawiony w ramy, no to nasza rozmowa zaczęła się od tego, że właśnie przypomniał ten obraz. On go widział z ołtarza, czyli widział go lepiej, bo stał na podwyższeniu. Widział długi, długi szereg ludzi z dwóch stron stojących i przyjmujących Komunię Świętą. Myślę, że do takich chwil warto jest robić tego typu zdarzenia. Ze spraw przyziemnych powiem, że cały marsz został przez was sfinansowany. Nie wzięliśmy ani złotówki,
od spółek Skarbu Państwa, z budżetu, od jakichkolwiek fundacji, instytucji. Wszystko zostało sfinansowane z wdowiego grosza, czyli z wpłat po 10, po 5 zł od wielu, wielu ludzi dobrej woli. Zebraliśmy 145 tysięcy złotych w ciągu półtora miesiąca, bo tyle mieliśmy czasu, żeby zorganizować całość. Nie zbieraliśmy na żadnych wielkich portalach zbiórkowych, nie robiliśmy wielkiej akcji, zbieraliśmy tylko na mojej stronie, gdzie można było wpłacać na konto albo przez PayPal i zebraliśmy taką dużą sumę i ta suma wystarczyła, to cud w ogóle, ta suma wystarczyła na wszystko, na scenę, na głośnienie, na muzyków, ochronę, całą organizację, na wszystko. Zresztą rozliczenie jest drobiazgowo zamieszczone na mojej stronie. Jak Państwo będziecie ciekawi, to wejdziecie na stronę www.gadowskiwitold.pl i tam jest rozliczenie marszu do złotówki. Nawet opłaty administracyjne 7 zł, 6,50 zł, wszystko tam jest rozliczone. Generalnie ze wszystkim, z produkcją piosenki, teledysku, z tym wszystkim, o czym mówiłem, marsz kosztował 160 tysięcy złotych. W tym się mieściły też koszulki, które rozprowadzaliśmy za 1 grosz, symboliczny 1 grosz. Rozprowadziliśmy kilka tysięcy koszulek, ponad 3 na pewno. Ich brakło oczywiście i wszyscy uczestnicy marszu, którzy nie dostali, byli zawiedzeni bardzo, ale w tym roku zrobimy tego więcej. To wszystko udało się zrobić za te pieniądze. 160 tysięcy to był cały koszt, to się udało. Myślę, że to jest dobra droga, bo jeżeli można znaleźć rozliczenie, to widać, że nikomu się nie przykleiło nic do ręki, że nikt na tym nie zarobił. Co więcej, artyści nie wzięli honorariów za swoje występy. Występował Marek Piekarczyk, Halina Frąckowiak, Grażyna Strachota, Jerzy Grunwald.